Afirmacje. Mądrze wykorzystuje swoje afirmacje. Na początku jest słowo. Każda, bez wyjątku myśl i każde zdanie, które wypowiadam, jest afirmacją. Pozytywną bądź negatywną. Pozytywne afirmacje tworzą pozytywne doświadczenia. Negatywne afirmacje, negatywne doświadczenia. Z nasiona pomidora urośnie tylko pomidor. Z żołędzia tylko dąb. A szczeniak stanie się tylko psem. Jeśli bezustannie dajemy wyraz negatywnemu nastawieniu wobec siebie i życia, pomnażamy tylko liczbę doświadczeń negatywnych. A zatem wykluczam ze swojego myślenia wyniesiony z domu nawyk negatywnego postrzegania rzeczywistości. Od dziś afirmuję tylko dobro, którego pragnę w swoim życiu. A wtedy z pewnością przyjdzie do mnie tylko dobro. Tekst z książki Louise Hay, Medytacje leczące duszę i ciało, czytała Olga Stępińska.